Na początku chciałem wszystkich bardzo serdecznie, gorąco Państwa tu obecnych pozdrowić od ojca Tadeusza Rydzyka, założyciela, dyrektora Radia Maryja i równocześnie prezesa Fundacji Lux Veritatis, przy której istnieje Instytut Świętego Jana Pawła II Pamięć i Tożsamość. W 2016 roku w Toruniu został poświęcony Kościół, który jest wotum wdzięczności za pontyfikat świętego Jana Pawła II. I w tym kościele została wybudowana kaplica pamięci. I w tej kaplicy pamięci na czarnych granitowych tablicach zostały wypisane imiona i nazwiska konkretnych osób, którzy zostali zamordowani w czasie II wojny światowej. Według niemieckiego prawa obowiązującego wtedy w Polsce popełnili jedno przestępstwo. Pomagali Żydom. I w tej kaplicy, co dla nas ludzi wierzących jest bardzo ważne, wypisane są słowa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Nie ma większej miłości, jak oddać życie za swoich przyjaciół. Jesteśmy przekonani, że tą zasadą, zasadą miłości Boga i drugiego człowieka kierowali się ci wszyscy, którzy liczyli się z tym, że mogą zostać wydani, zamordowani, a jednak nie wahali się pomagać. W tej kaplicy jest 1174 nazwisk, ale ta lista wciąż jest jeszcze otwarta. Są prowadzone badania. Jak to się zaczęło? W 1998 roku ojciec Tadeusz Rydzyk na antenie Radia Maryja zaapelował do słuchaczy, żeby napisali świadectwa. Może wiedzą o takich ludziach, którzy pomagali Żydom w czasie II wojny światowej. I okazało się, że tych świadectw napłynęło wiele. W 2002 roku została wydana książka pod znamiennym tytułem Wierni Synowie Naszej Ojczyzny. Instytut Pamięć i Tożsamość działający przy Fundacji Lux Veritatis wciąż prowadzi badania. I oprócz tych 1174 osób zamordowanych ma listę prawie 40 tysięcy Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie wojny. To wszystko jest udokumentowane dźwiękiem, obrazem, dokumentami. Te badania wciąż są prowadzone, wciąż trwają. I Państwo, którzy dzisiaj są tutaj wyróżnieni, złożyli swoje świadectwo dla naszego Instytutu. I za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Państwo i te wiele tysięcy mieliście szczęście, tak można powiedzieć, bo przeżyliście wojnę i niektórzy z Państwa do dziś żyjecie. Dzięki Bożej opatrzności, Bożej dobroci. Ale przecież wtedy, w czasie wojny, w każdym momencie mógł ktoś zapukać. Mogli przyjść, wyprowadzić, podpalić, zamordować. Dlatego upamiętnienie Was jest naszym obowiązkiem. Jako Polaków,
polskich księży, polskich katolików. Za to wam dziękujemy. Niech Pan Bóg wam błogosławi.